No i siedzi. Myślę, że okoń. O, jaki skoczek. No ale ładny. No ja tutaj bardzo dobrze połowiłem ostatnio na... O kurde. O kurde. Siema, siemanko, mordeczki. Witam wszystkich na kolejnym materiale. Jest wcześnie rano, dopiero świta. Mgła jeszcze jest na łowisku, ale już szykuję się na wędkowania i mam nadzieję na fajne, grube okonie tym razem z brzegu. Trzymajcie kciuki, żeby tak było i zapraszam Was na film Złowienia okoni na spinning. Dobra, słuchajcie, rzut numer 1 dnia dzisiejszego. Na nano minoła, na tą przynętę, która ostatnio mi dała dużo ryb tutaj. Zaczniemy od obłowienia tego pomostu. Tutaj są łódki. Ostatnio za nim wypłynęliśmy sobie parę razy, to rzuciłem i jakieś ryby fajne nawet się pojawiły. Oczywiście nie mam tego nagranego, bo jeszcze nie byłem uzbrojony w kamery wtedy. Ale coś się działo. No. Faktycznie było to trochę później, nie było tak wcześnie. O, jest, siedzi. Siedzi ryba w pierwszym rzucie. Nieduża. Aj, spadł okoń. Wiecie dlaczego? Bo oczywiście nie zaciąłem dobrze. A był fajny okonek, taki nawet bym powiedział, że przyzwoity, cholerka jasna, no. Nie zaciąłem, miałem źle ustawiony hamulec. Kurde. Ale dobra, na grunt, że się pojawiło coś już. Zobaczymy, czy to będzie świadczyło o tym, że coś się będzie działo, czy to wręcz odwrotnie. Ale piękny strzał, piękne branie. Oj, to będzie dobra ryba. W pierwszym opadzie. Tylko żeby to nie był szczupak. Żeby to... No, dobra. Prawdopodobnie jest to szczupak, niestety. Wiele na to wskazuje. No. Niestety tak. No, niestety. Nie wiem, jak on nie przeciął tego fluorokarbonu, ale nie przeciął. O, skubany. Ale zeżarł. Poszedł. Jeszcze mnie pochlapał całego. Powiem Wam, że często są czuć różnice w braniach, kiedy to jest tu właśnie jakiś tam mały szczupaczek, czy ogólnie szczupaczek, a kiedy to jest okoń, nawet duży. Okonie średnie czy duże jest fajne, wyczuwalne puknięcie, ale do tego jest takie przygaszone, trochę stłumione może, nie wiem jak to nazwać. A przy takim kurna gilku, jaki był teraz, to jest tylko takie tu. No, co zrobić? No i siedzi. Myślę, że okoń. Nie największy, ale okoń. No, oczywiście, że tak. Już całkiem przyjemna ryba. Opa. O. Zobaczcie. Taki oksik. I oczywiście rybkę uwalniamy, jak każdą. Hopsa. I to siedzi, ale to już malutki okonek. Ale branie już było miłe. Ale okonek to jest tragedia, zobaczcie, jaki gil. Hopsa. Oddaj. Oddaj to. No, no, specjalnie chce mi zeżrzeć przynęty. Co myślisz, to na drzewach rośnie? Ups. Co? Jeden okoń taki 28, dwa takie 12. Tam jest płytko z drugiej, ale może tam coś chodzi, może teściu próbować. Jakby coś, to ma teściu wodery? Bardzo dobrze. No, widzicie, teściu tylko przyjechał. To jest maszyna do łowienia ryb. Nara, teściu.
O, wije się, proszę bardzo. No ale no już jest 25, proszę. A teściu dopiero przyjechał, no. Dobrze. Się okaże zaraz, że skopię mi tyłek i tyle będzie z naszej wycieczki dzisiejszej. Oczywiście, teściu przyjechał, zaplątał mi jakimś cudem, nie wiem jak to zrobił. Ma teściu jakąś teorię na to? Tu jest podbierak, jak ktoś się chce, czy nie? Nie, to radę, bo to przecież pewnie 5-6 kilo już widzę, tak to nie ma tu, nie ma tu takiego. Tu patrz, zaczepi. Myślałem, że nie zrobi tam. Oj, jakie ładna trzydziesteczka. A ja muszę wiązać, oczywiście. O, proszę bardzo. Się ładnie nastruszył. No. Dobra, ja nie rozmawiam chwilowo, bo ja muszę to zawiązać. No, ten już ładny. Ładna ryba. O, jaki skoczek. No, ładny. Patrzcie, jaki grubasek. Palnął w opadzie jak szalony. Właśnie tu chodzi drobnica i widzę, że za tą drobnicą ganiają. Ale żeby brały, to tak ciężko powiedzieć. A psa. Dzieci. Nano minął, siódemeczka. Znowu dzisiaj daje ryby, więc nie zmieniamy wygranego zestawu. Tego, który wygrywa i daje ryby. Główeczka 5 gramów. Myślałem może jeszcze o czebureszce, żeby na czebureszkę założyć, ale wam powiem, że chyba spoko. Póki biorą w ten sposób, to mogą brać, nie? Znaczy, biorą, to za dużo dzisiaj powiedziane, bo dzisiaj mówiąc szczerze, to tak rano, skoro świt, to coś było. Teraz dopiero gdzieś tam drobnica troszkę wyżej się podnosi. Pięknie, tak uzbrojona leci po wielkiego okonia. Przyszedł czas na rozwiązanie konkursu, który był u mnie na kanale na poprzednim filmie. Miały wygrywać dwie osoby i tak też będzie. Nagroda numer 1 to jest zestaw przynęt ogólnie na spinning, jakiś tam miksik ode mnie. Nagroda numer 2 to są przypony i dozbrojki z firmy Wieswangen, no i do tego ja tam też parę przynęt od siebie dorzucę. Nie przedłużając, zapraszam na wyniki. Zestaw numer 1 wygrywa osoba, która wam się wyświetla tutaj na górze ekranu. Zestaw numer 2 wygrywa osoba, gdzie jej komentarz wyświetla się tutaj troszeczkę niżej ekranu. Te osoby wygrywają, gratulacje dla was, napiszcie mi oczywiście w jakiejś tam wiadomości prywatnej, gdzie mam wysłać te nagrody. Macie czas do środy, żeby to zrobić. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w zabawie i już na kolejnym filmie będzie kolejny konkurs, więc zapraszam do śledzenia kanału. A póki co oglądajcie dalej, co się działo nad wodą. Wirówką pod mnie? Nie, bo ogólnie no to tamto kicha. Z tych krzaków wyskakują takie 15-taki, 12-taki. Wcześniej takiego za 24 wyjąłem. O, to ładna ryba, widzi pan, teściu. Ładny okoń. O, no to takie, tak? I to już trzeci taki? O, proszę bardzo. No, ładna ryba, no. Sportowy, niesportowy. W grunże ładna ryba. No i pięknie. No to dobrze. O, no. O, i spadł. O. Jakaś tutaj żarująca ławica się trafiła. Wynalazł teściu taką. Elegancko. Czekam, aż cykadowo-wirówkowo.
Ja tutaj bardzo dobrze połowiłem ostatnio na... O kurde. O kurde. No ładny okon. Dzisiejszy rekord. No. Myślę, że... O, że największy dzisiaj. No 31, 2 może 3. Nie wiem, 3 to nie, ale... 30 parę. O, sam się uwolnił. No dobrze. No ale ten już ładny, takie by mogły brać. Poprawił. No zobaczcie, jakie teściu miejsce wynalazł. O. Nie, okoń. Czy szczupak? Szczupak. Już myślałem, że okoń. Szkoda, bo myślałem, że to taki okoń za 35-40 po tym jak się kij ugiął, to... No, podwymiar, albo nawet wymiar ma. No, już taki wymiarowy nawet chyba. Siedzi, ale też to już to jeszcze nie to, co było. Większy z tych najmniejszych. Cik. Napasiony, jak na ten rozmiar. On się zawściekł. Psa. No i teściu też ma. No. Szybko się robi głęboko. O, no i pięknie. Bardzo dobrze. Kończymy wędkowanie na dzień dzisiejszy. Teta teściu dzisiaj rozwalił system, połowił pięknie. Namierzył duże ryby tutaj, za nami. Kilka razy. Tak, namierzył tutaj całą ławicę i wyciągnął ją sam. Ja mu pomogłem i wyciągnąłem jedną i jeden spadek z ładniejszych tych ryb i chyba tyle. Ale ogólnie dzień całkiem udany, no. To chyba, że nie. Udany. No, to jak udany, to dobrze. Teściu fajnie połowił, ja trochę gorzej, ale też coś tam się działo. Jakieś 30 wpadły, trochę pod 30, kilka mniejszych, trochę rzeźbienia też było, ale całkiem spoko. Poranek był fajny, bo od razu, tylko zaczęliśmy rzucać, od razu coś się zaczęło dziać. Później długo nic, albo jakieś małe i tyle, a na końcu to już fajnie, to co widzieliście przed chwilą. Także spoko, fajny dzionek, więc... Trzeba będzie jeszcze raz się tu wybrać, ale chyba tym razem to przyjedziemy z pontonem, nie? Tak. Będziemy bardziej mobilni, będziemy mogli się coś tutaj poświrować. Także następny odcinek z Tetę Teściem, mam nadzieję, że będzie właśnie z tej wody, z pontonu i z wielkimi 40-takami okoniami i będzie super. Dobra, dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału i widzimy się w kolejnym. Na razie, strzeleczka, cześć!